Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No to już jest oficjalnie. Administracja Bidena jest komunistyczna. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń-dzyń o codziennych powiadomieniach. Polecaj, gdzie możesz. No dlaczego jest komunistyczna? No bo co wszyscy komuniści robią? No komuniści pierwsze co robią? No to wypowiadają wojnę kułakom. I jak jest wojna z kułakami, czyli bogaczami rolniczymi, czyli jak chłop był bogatszy, to zostawał kułakiem, bo miał 2-3 krowy. No i komuniści przychodzili, mówią, masz 2 krowy, to jedną masz oddać. Masz oddać dla biednych, którzy nic nie mają. No masz 2 worki żyta, no to też masz oddać. No to w Rosji to był, to taka legenda była o Pawko coś tam Siemionow czy coś, który doniósł na własnych rodziców kułaków, no i oni później... No zginęli śmiercią męczeńską zabitych przez komunistów, zniszczonych gdzieś w łagrze. No to jest coś dziwaczne. No ale teraz Biden wychodzi i mówi, że trzeba bić kułaka. No on mówi, że trzeba bić miliardera, no ale to zawsze jest tak, jak jest bić miliardera, no to prędzej czy później przychodzi na normalnego człowieka. W Ameryce ogólnie rzecz biorąc 50% ludzi no to nie płaci podatków na 330 milionów mieszkańców, no to jest około 115 milionów ludzi, którzy płaci podatki, czyli 1/3 płaci podatki, 2/3 nie płaci podatków. No oczywiście wchodzą w to gospodynie domowe, dzieci i emeryci. No emeryci też w sumie płacą podatki, bo oni jak dostają emeryturę, no to płacą, ale nie płacą podatków od dochodu, no bo to jest tak ten income i jest podatek od dochodu. Administracja no to mówi, że podatek ten dla bogaczy, dla miliarderów, no to będzie dotyczył tylko 0,1%, czyli 0,1% no to jest 1/1000. I 1/1000, no to 1/1000, no to mimo wszystko wychodzi na to, że to są setki tysięcy jednak tych ludzi, którzy będą łapani. No dzisiaj powiedzmy ktoś, kto zarabia pomiędzy 150 do 250 tysięcy, no to już dzisiaj płaci 32%, czyli w tych widełkach 150-250 tysięcy, to za te 100 tysięcy musi zapłacić 32 tysiące, czyli zabierają 32 tysiące. Ci, którzy pracują powiedzmy za... Jeżeli ktoś pracuje, ma $10 na godzinę, no to jest powiedzmy, że zarabia $12 na godzinę, no to jest 50 tygodni, 40 godzin, no to jest tam 2000 godzin, no to ma $24,000. No to nie są to duże pieniądze, no ale te $24,000, 2000 na miesiąc, no to gdzieś w jakichś biedniejszych miastach tam można wyżyć z tego, no to nie płaci się. Kwota wolna od podatku federalnego dla 2 osób, dla małżeństwa, no to jest właśnie 24 tysiące. Później tak w okolicach 100 tysięcy, czyli powiedzmy te pozostałe 80 tysięcy, no to wtedy trzeba zapłacić około gdzieś 10%, czyli powiedzmy 80 tysięcy, 10%, no to jest 8 tysięcy. Później od 100-150, no to jest 22%, no ale wszystko powyżej 200 tysięcy, no to jest w zasadzie za każdy 1000 zabierają $320. Także możecie sobie wyobrazić, że właśnie każdy milioner od każdego miliona płaci $320,000. No i to jest mało, to jest jeszcze za mało.
bo to jest podatek dochodowy. No jest druga sprawa, no to jest bogactwo. No i tutaj tu się wszystko zaczyna. Tu się wszystko zaczyna od tego bogactwa. No bo komuniści przychodzą i mówią, że ktoś ma bogactwo, ma szczególnie w akcjach i w tych akcjach ma ileś tam milion w akcjach. No i do tej pory, no to w zasadzie to jest prawo konstytucyjne, że jeżeli ktoś kupił tanio, a nie sprzedał drogo, no to dopóki nie sprzeda, no to nie ma opodatkowywania. I to jest ta sprawa, że trzeba zrealizować, że po prostu ten musi być dochód. To nie jest obrót, to nie jest bogactwo. Na giełdzie, jeżeli giełda szaleje, no to się nie płaci podatku do momentu, kiedy się tego nie sprzedaje. Czyli to jest również tak samo, jak ludzie odkładają na ten tak zwany 401k, czyli 401k, no to jest taki drugi filar oszczędnościowy. No tam można oddać do 15-20% swoich zarobków, tam do suma, no to też chyba nie więcej niż tam 80 czy 100 tysięcy, no ale to jest ten drugi filar, gdzie się odkłada. No i jak giełda idzie, no to te też akcje też idą razem z tą giełdą, no ale to można zainwestować powiedzmy 100 tysięcy, po paru latach będzie powiedzmy 200 tysięcy, no to nie płaci się tego podatku 30% pomiędzy 100 a 200. No a to jest to dokładnie, co demokraci, co Biden chce zaproponować, żeby to wszystko przeszło, że te teoretyczne pieniądze, które ma się na papierze, no to będzie właśnie dotyczyło. No jakby ktoś się ogłaszał, że jest podatek dla miliarderów, no to Federalna Komisja Handlu by w zasadzie wsadziła taką firmę do więzienia za fałszywe ogłoszenia. No ale to tylko prywatna firma, no ale państwowa firma czy państwowy prezydent, jeżeli on mówi, że to się dotyczy tylko do miliarderów, no to jemu nic nie zrobią. No ma być to nowy podatek dla wszystkich, którzy mają więcej niż 100 milionów w tym całym, w swoim bogactwie, czyli nieruchomości, akcje, jachty i tak dalej, czyli wszyscy ci komuniści mówią, no tak, jak ma ponad 100 milionów, no to trzeba go golić, no i wtedy mówią, że efektywny podatek musi być minimum 20%, no ale to jest tylko najgorsze jest to, że właśnie tak jak wspominałem, Większość ludzi płaci 24% już za akcje. Jeżeli kupią i sprzedadzą, no to ta różnica między kupnem a sprzedażą, no to płacą 23%, no ale muszą sprzedać. No i płacą 37%, czyli 370 tysięcy od każdego miliona dochodu. Także już teraz mają to opłacone. Także jak z tego zapłacą 370 tysięcy z każdego miliona, no to zostaje im tam 630 tysięcy. No jak oni kupią za te 630 tysięcy coś, no to ta wartość też ma być opodatkowywana. Czyli opodatkowywanie jest na lewo i na prawo. No i ten cały trik Bidena, no to jest to, że te minimum 20%, no to by dotyczyło tak jak zwykle dochodu, no ale również by dotyczyło wzrostu wartości na giełdzie. Także to znaczy, że wszystkie te pieniądze, które teoretycznie wzrosły na papierze, a nie zdążyło się sprzedać, czy nie chciało się sprzedać, no to są opodatkowywane. No i teraz jak zwykle ten genialny plan, no to jest taki, jeszcze nie jest to wytłumaczone dokładnie, no ale wiadomo, o co chodzi. Chodzi o to, że
że jeżeli powiedzmy ktoś włożył milion i ma 2 miliony, czy tam powiedzmy 3 miliony, no to za te dodatkowe 2 miliony zapłaci podatek 400 tysięcy, te 20%, no ale jak z tych 3 milionów spadnie z powrotem na milion, no to wtedy państwo już nie oddaje. Także ani ten podatnik nie będzie mógł sobie odpisać. Zapłacił 400 tysięcy, a straci z powrotem 2 miliony, no to państwo mu nie odda 2 milionów. Państwo mu nawet nie odda tych 400 tysięcy za te 20%, które zapłacił. Także że rząd wygrywa jak zwykle. Rząd z kułakami, no to zawsze wygrywa. Nie ma z nimi jak walczyć. No i teraz to wszystko zaczyna komplikować cały ten system podatkowy też. No bo to jednak ludzie będą musieli to zgłaszać, będzie musiało być następne dziesiątki, setki tysięcy tych podatników i tak dalej. No i to wszystko jest tak skomplikowane, że wszystkie te inwestycje, no to wszystko będzie wykolejone, wykoślawione. Te są tak zwane ciężkie do likwidacji, czyli do upłynienia sytuacje podatkowe. Także jeżeli ktoś kupuje, sprzedaje i ma to mniej niż 20% jego całego bogactwa, no to może przesuwać te wszystkie sprzedaże w jakimś innym kierunku. Także inwestorzy będą mieli jakąś taką zachętę do tego, żeby w zasadzie składać te bogactwa, które trudno jest zlikwidować, czyli powiedzmy w nieruchomościach, no to znowu nieruchomości też jakoś to wszystko zaburzy. No nieruchomości były powiedzmy zaburzone, tak jak w Seattle czy w Vancouver w Kanadzie, przez Chińczyków z Hongkongu. Chińczycy ogólnie rzecz biorąc w całej Ameryce zaburzyli rynek na poziomie takich średniej klasy. No to jak oni zaburzyli to w ten sposób, że przyjeżdżali, kupowali za walizkę pieniędzy domy jednorodzinne, ale kupowali w dwie rodziny. Także dwie rodziny wprowadzały się do domu, który miał tam powiedzmy 4 sypialnie. No i teoretycznie był zbudowany dla jednej rodziny, a Chińczycy płacili, każda rodzina płaciła połowę pożyczki do banku. Także to kosztowało, każdą z tych rodzin kosztowało to połowę tego, co normalną jedną rodzinę amerykańską. A dzieci do szkoły no to chodziły z dwóch rodzin. Także to na poziomie powiedzmy takim miniaturowym w ten sposób się to odbywało. No a z bogatszych strony chińskich, no nie tylko z Hongkongu, ale nawet z tych kontynentalnych Chin, no to drugi numer, który odwalali, no to było to, że jak zainwestowali 500 tysięcy w nieruchomości w jakichś gorszych miejscach Ameryki, no to dostawali zieloną kartę. A jak w takich najbardziej popularnych miastach, no to musieli inwestować $1 milion i też dostawali pobyt stały. Także to był cały biznes właśnie tych domów, nieruchomości budowanych specjalnie dla bogatych inwestorów z komunistycznych Chin. No i to też zaburzyło rynek lokalny, no bo Amerykanie lokalni nie mieli pieniędzy, a Chińczycy komunistyczni przyjeżdżali, płacili, przepłacali i tak dalej. Także to jest dużo jest tych różnych dziwacznych sytuacji i teraz te podatki dla miliarderów, czyli dla tych kułaków, jeszcze bardziej to wszystko
pomiesza. No wszyscy ci komuniści tłumaczą, że te takie zmuszanie do sprzedawania i przesuwania i likwidowania, no to to odblokuje cały ten kapitał, bo zniechęci tych inwestorów do tego długotrwałego trzymania. No bo teraz ludzie kupują tanio, trzymają 5, 10, 20 lat i nie sprzedają. No i komuniści mówią, że to właśnie to taki ruch w interesie, no to to wszystko pomoże. No ale jeżeli lewacy chcą, żeby poluzować ruch w interesie giełdowym, no to, to, to po prostu nie trzeba obciążać za te zyski 23%. No i wtedy będzie ruch w interesie. Wtedy ludzie będą chętniej kupowali, sprzedawali, zarabiali. I to będzie, wtedy będzie właśnie i zysk, i więcej podatków dla rządu. Ciekawe jest to, że no i to, ten zero dochodu, no to w niektórych zero podatku od zysku giełdowego, no to to robią w niektórych krajach. No ale najciekawsze jest to, że lewacy również z drugiej strony, no to oskarżają, że inwestorzy, że część inwestorów, no to po prostu skacze z kwiatka na kwiatek i krótkoterminowo spekuluje. Także nazwa spekulant, no też jest do odstrzelenia. Każdy spekulant jest do odstrzelenia przez komunistów. No, ostatnia taka ciekawostka, no to jest to, że jak zaczął się podatek federalny w 1913 roku, czyli, bo wcześniej nie było, no to ustanowili tam 1, 2, 3%. Największe oprocentowanie, no to było 7%. 7%, no to było dla tych, którzy mieli dochód ponad $500,000. No to dochód $500,000, 7% opodatkowany. To na cenę dzisiejszą to jest około $15 milionów. No to $15 milionów, no to dzisiaj się już nie płaci 7%, tylko się już płaci 33%. Także w zasadzie przez 100 lat wzrost, podatek sam w sobie wzrósł 4,5 raza. Także rząd, no to po prostu musi się wyżywić, tak? Jak to ta wredna szuja Urban powiedział, że rząd sam się wyżywi. Także alternatywne minimum podatkowe w 1969 roku zrobiło to taki normalny, płaski, stały podatek 10% i to miało być dla super bogatych, no ale w zasadzie to wszystko przeszło, te 10% przeszło przez te 50 lat, także wszyscy płacą. Teraz te 10% to wszystko powyżej średniej krajowej, średnia krajowa, no to w Ameryce jest chyba 55-60 tysięcy na rodzinę, no czyli to jest tak około $27-30 na godzinę pracy, jeżeli jedna osoba pracuje, tak? No jeżeli dwie osoby pracują, no bo to są rozliczenia na rodzinne. No jeżeli jest, powiedzmy, gospodyni domowa, matka dzieciom, która nie pracuje, no to jest właśnie te 50-60 tysięcy, no to oni płacą. To oni płacą mniej więcej te 10% od tych 25 tysięcy powyżej tego odpisu podatkowego. No, jak ktoś zarabia 100 tysięcy, to tak jak mówiłem, no to będzie mniej więcej 10%. Także to dziesięcina dla Cezara, tak jak Jezus mówił, co Cezarowi, to trzeba oddać. Dzisiaj Cezarowi w Ameryce trzeba oddać, kułacy muszą oddawać jedną trzecią. To nie jest dziesięcina, tylko jest trzecina chyba. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. No ciągle są jedne z tych dwa z ostatnich czterech są ciągle zdemonetyzowane. No i tak jak tłumaczyłem, demonetyzacja to finansowo nie bardzo mnie tak
załamuje czy denerwuje, no bo to są grosze jednak, ale YouTube kiedy nie monetyzuje, no to nie poleca. Także wy starajcie się polecać. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów, dziękuję, że wierzycie, Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No, wiecie, dlaczego płacicie tyle za benzynę w Ameryce, w Europie, no to jeszcze więcej płacicie. Kalifornia, no to już doszło chyba 7 dolarów za galon, czyli 3,78 litra, czyli jak będzie powiedzmy 7,5-8 dolarów za galon, no to będzie 2 dolary za litr. Zdrowia dla normalnych.